Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem kolejnych nowości ze sklepu Celbez. Ostatnio w Celbez pojawiło się sporo nowości, także zaglądajcie, sprawdzajcie. I również te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, już pojawiają się na wyprzedażach, więc właśnie przypominam o tym, żeby sprawdzać, żeby klikać te ceny, te linki, te ceny i sprawdzać po prostu... Co tam się pojawiło na wyprzedaży? Wszystko to się teraz dzieje jeszcze przed świętami, więc koniecznie musicie zobaczyć. No i cóż, no i nowości. Nowości, więc ja przychodzę do Was z nowościami, z trzema nowymi stylizacjami, z trzema nowymi zestawami, takimi zimowo-świątecznymi już trochę. Ten piękny sweterek, za chwileczkę sobie o nim powiemy, więc już jest tak last Christmasowo, jest już tak bardzo, bardzo zimowo, już można powiedzieć świątecznie. Przypominam, że dzisiejszy film jest przy współpracy właśnie ze sklepem i marką Celbez. Oni zostawiają dla Was kod, jak zwykle MW22. Czynny jest ten kod do końca roku właśnie 2022 i macie na niego minus 15% zniżki na wszystko z ich sklepu. Rzeczy domowe, rzeczy damskie, rzeczy męskie, co sobie zażyczycie, macie minus 15% od ceny regularnej. Więc taka informacja dla Was. Linki do wszystkiego oczywiście zostawiam na dole pod filmem. A my zanim zaczniemy, no to oczywiście zostawiamy łapkę w górę, oczywiście zostawiamy subskrypcję. Takie rzeczy techniczne jeszcze przed rozpoczęciem mierzenia. Kto jeszcze tego nie zrobił, to robi i lecimy. Chciałam też wspomnieć na początku taki malutki disclaimer, bo jakiego sklepu bym nie pokazała, narzekacie w komentarzach. Jeżeli pokazujesz inny, narzekacie, że beznadziejna jakość. Jeżeli pokazuję Celbez, narzekacie na cenę. Więc zobaczcie, tak jak mówię jeszcze raz, na wyprzedaży, zobaczcie na te obniżki, no bo tutaj jednak ta jakość jest inna. Pokazuję Wam różne sklepy z różnych przekrojów cenowych i jakościowych. No i Celbez należy do tych wyższych, jeśli chodzi o jakość. No i za jakością również idzie cena, więc to musicie oczywiście wziąć pod uwagę. Więc teraz już zaczynamy. I zaczynamy od tego sweterka, który mam na sobie, bo już nie mogę się doczekać, żeby Wam o nim opowiedzieć. Jest to kremowy sweterek, który mam w rozmiarze 50×52. Tym razem postanowiłam nie szaleć za bardzo z większymi rozmiarami i zamówiłam taki, jaki noszę, więc jest to sweterek kremowy z długim rękawem, z pięknym wzorem, takim świątecznym, takim warkoczowym. No ten sweter totalnie kojarzy mi się właśnie ze świętami, z piosenką Last Christmas. No jest naprawdę przecudny, milutki, bardzo rozciągliwy, zobaczcie, jest bardzo rozciągliwy, fajnie się układa, super plus za to, że jest dłuższy, sięga mi za pupę, więc jeżeli będę się chciała uprzeć, ubrać do niego leginsy, jakieś obcisłe spodnie, to jak najbardziej na tak. To, co fajnie tutaj przylega do szyi, to jest taka właśnie mini stójeczka, która robi za taki ala golf, ale nie jest golfem, tylko po prostu wyjeżdża tak do połowy szyi, no u mnie wyjeżdża do połowy szyi, bo mam krótką szyję. I tak fajnie okala, nie dusi, bo jest naprawdę rozciągliwy, jest naprawdę leciutki, delikatny, więc nie ściska Wam tej szyi. Bardzo nie ściska Wam tej szyi, więc jest fajnie, przyjemnie, cieplutko. On jest cieplutki, bo w składzie ma 8% wełny, ma domieszkę wełny, jest bardzo milutki, ja go mam ubranego teraz na gołe ciało, więc no jest... Jest przyjemnie. Czy wspominałam, że mam rozmiar 50×52? Chyba tak, ale jeżeli nie, to jeszcze raz powtórzę. Pytacie o rozmiary. Ja w biuście mam 134 cm aktualnie, w brzuchu 140, więc patrzę na to, żeby jeden i drugi rozmiar wszedł. W Celbez noszę rozmiar 50×52. To jest mój idealny rozmiar u nich. 50 dół, 52 u góry. Jeżeli życzę sobie coś szerszego, coś większego, to biorę rozmiar większy, 54. Wspominałam Wam o tych rozmiarach, że u nich to tak jest 50×52 i 54×56. No, zwracajcie uwagę na to. Zwracajcie uwagę na materiał. Jeżeli materiał się nie rozciąga, nie ma elastanu, to też warto wziąć może właśnie coś większego. Ale
Raczej nie, raczej bierzcie swój rozmiar. Ja ostatnio wzięłam rozmiary większe i troszeczkę wydaje mi się, że przesadziłam, więc tym razem wzięłam swój rozmiar i wydaje mi się, że jest idealnie. I ten sweterek jest idealny i do jeansów, i do ciemnych, czarnych spodni, do jakichś eleganckich. Wygląda to fajnie, wygląda to świątecznie, wygląda to już tak uroczyście, zimowo, bardzo mi się podoba ten sweterek kremowy, będę w nim chodziła na pewno, rozjaśnia i jest takim basiciem, którego szukałam i do niego zamówiłam sobie proste jeansy z ekobawełny i tutaj właśnie a propos rozmiarów, zamówiłam sobie rozmiar 50 z racji tego, że ostatnie jeansy były na mnie troszeczkę zbyt szerokie, ale tutaj wam od razu dziewczyny mówię, że to jest ekobawełna, więc ona za bardzo się nie rozciąga. Są to zwykłe jeansy, proste, z prostą nogawką. Czy one są przecierane? Nie. Zależało mi właśnie, żeby nie były przecierane i te jeansy chciałam do tego sweterka właśnie, więc one nie są przecierane i ten rozmiar 50, no niestety nie zapnę się, więc czekam już na rozmiar 52 i na przebitkach pewnie zobaczycie już rozmiar 52, no ale przy sobie mam jeszcze rozmiar 50, także przy tych akurat wam omówię, przy tych jeansach z biobawełny, przy tych jeansach z ekobawełny wspominam tylko to, żeby jednak nie zaniżać sobie tej numeracji, żeby sobie jednak coś zrobić sobie ten margines błędu do przodu, bo one się nie rozciągają. One są raczej takie sztywne, w pasie, nic tam się za bardzo nie dopasuje. Nic nie przykombinujecie. Więc te jeansy są wykonane z ekobawełny, co oznacza, że ta ekobawełna, wiadomo, że produkcja jeansu zabiera dużo wody, a to jest jakaś tam ekologiczna, która zużywa mniej tej wody, więc jak najbardziej na tak. Zerkajcie sobie na składy, zerkajcie sobie na materiały w CLBS, no bo mają naprawdę te rzeczy świetne, więc no zwykły zestaw sweterek z jeansami, jak najbardziej na tak, jak najbardziej będzie chodzone. Kolejny zestaw i kolejna rzecz to biała tunika z szerokim mankietem z wiskozy, tutaj też mam rozmiar 50x52. I ta wiskoza jest również ekologiczna, ta wiskoza nazywa się Ecovero i do niej też zostało zużyte mniej wody do produkcji i jest dłuższa, jest to taka nawet powiedziałabym mini sukienka do połowy uda, szeroki mankiet i tutaj was przestrzegam moje drogie, że mankiet jest bardzo, bardzo cienki, moja ręka się tutaj nie zapnie, moja ręka tutaj nie wejdzie, niestety, ale nie, więc tak wygląda ten wzór, tak wygląda ta tunika, niestety mankiet, tak jak wspominam się, no nie zapnie się, no choćbym chciała, to nie. No chyba, że tak na siłę spróbuję. Czekajcie, bo mi zmalała ręka. Mnie gdzieś tutaj ciągnie, to gdzieś tutaj jest takie dosyć obcisłe, więc uważajcie, jeżeli macie szersze ręce, to uważajcie na ten nadgarstek, na ten mankiet. No zapięłam go koniec końców. Tutaj z drugiej strony mam zegarek, więc nie wiem jak to pójdzie, więc z tej strony zapięłam i no powiedziałabym, że przeżyję, ale ja bym nie wświrowała za bardzo, ja bym to wywinęła, bo ładnie wygląda ten mankiet z jednej i z drugiej strony. Zobaczcie, wywinięty też fajnie wygląda. Nawet nie na dwa razy, tylko nawet tak. Nawet tak go wywinąć, żeby ten mankiet tak tu odstawał i jest spoko. Ja na niego nie zwracam uwagi, chociaż tutaj tak odstają te rogi. Nie wiem, co z tym zrobić. Albo ten guzik jeszcze spróbować przesunąć, chociaż ten guzik jest tutaj przy samej końcówce. No coś z nią na pewno wykombinuję, bo mi się ekstra podoba. Wykończona jest na półokrągło z przodu, wykończona jest na półokrągło z tyłu. Rozmiar jest idealny, już nie będę świrowała z tym większym rozmiarem, z tym powiększonym rozmiarem, bo tutaj jest wszystko idealnie. Zapinana jest na guziki od góry do dołu. Tutaj z tymi guzikami niby jest wszystko w porządku, nic się nie rozchodzi. Są fajnie ustawione tak gęsto, ale wiecie jak jest. Wiecie jak jest większość, chociaż no tu mam tutaj miejsce, zobaczcie, no nie powinno się tutaj nic rozjeżdżać.
Więc jest w porządku. Co tutaj tak patrzę po bokach, jak to jest, no półokrągu z przodu, półokrągu z tyłu, ten długi rękaw, fajnie to wygląda. Na stójeczce zobaczę, jakby to było, jakbym sobie podwinęła ten rękaw tak do 3/4. Tak do 3/4 ciężko, bo ten rękaw jest dosyć, tak jak mówię, smukły. Też myślę, że chyba nie najgorzej. Chyba nie najgorzej, dałoby się to jakoś ogarnąć, dałoby się to, czy to jest w ogóle podpinany rękaw? Nie, rękaw nie jest podpinany, więc zaznaczam, rękawy są dosyć smukłe, no i szeroki mankiet. No i tak powiem wam, że stoję tutaj i czy by mi to jakoś strasznie przeszkadzało, to mi nie przeszkadza, ale można go wywinąć, jak jest zapięty i przeszkadza wam, że ten mankiet jest taki szeroki, to można go wywinąć i zrobić coś takiego, żeby był po prostu cieńszy. No, zobaczymy. Nie jest najgorzej, naprawdę nie jest najgorzej, bywało gorzej, więc coś z tym pokombinuję, coś z tym mankietem pokombinuję, więc jest to piękny wzór, piękna, roślinna, ziołowa tunika biała, bardzo mi się podoba i materiał, no i wszystko, i ekstra po prostu, tylko te rękawy, ale to wiecie. Kolejna rzecz to granatowe spodnie, które sobie właśnie wzięłam do tej tuniczki. Granatowe proste spodnie, które nazywają się Marion, rozmiar 50 i długość w kroku 78. Czy dobrze patrzę? Tak, 78, bo w niektórych spodniach w Celbes możecie sobie wybrać długość od nogawki, od kroku w dół, więc jeżeli macie krótkie nóżki, tak jak ja, to możecie sobie wybrać krótsze spodnie i ja sobie takie właśnie wybrałam, granatowe Marion do tej właśnie tuniczki, ale nie jest powiedziane, że będę chodziła tylko w tych spodniach, do tej tuniki, będę je używała do wszystkiego, naprawdę super leżą, z wysokim stanem, no i słuchajcie, one po bokach mają tutaj taką gumeczkę, więc one dodatkowo się będą dopasowywały. Rozmawiałyśmy ostatnio o sylwetkach, o sylwetce gruszki i żaliłyście się do mnie w komentarzach, że ciężko jest właśnie zdobyć spodnie, które nie odstają w talii. Są problemy dla dziewczyn z jabłkami, są problemy też dla gruszek. No ja nie jestem gruszką, więc nie wiem, jakie są problemy, ale dajecie mi o tym znać. Więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie dla gruszek byłoby spoko. Tutaj wszystko ładnie dopasowane. No i ten pas nie będzie odstawał, bo jest tutaj ta gumeczka ściągająca. Są dodatkowo szlufki do zapięcia paska, jeżeli macie taką ochotę, więc wszystko gra. Materiał jest taki ala jeansowy, dosyć rozciągliwy jednak, dosyć dopasowujący się, zobaczcie. No i granat, taki klasyk jeansowy w kolorze nie jeansowym, tylko w kolorze granatowym. Myślę, że będą fajnie wyglądały również do eleganckiej stylizacji, do butów na obcasie, czy nie na obcasie. Spoko, granat jak zwykle na tak i do tej właśnie tuniczki je sobie dobrałam, ale wydaje mi się, że będą uniwersalne do wszystkiego i ta tuniczka też będzie uniwersalna do wszystkiego, bo bardzo, bardzo mi się podoba, więc dajcie znać, co sądzicie o takim zestawie numer 2. I ostatnia rzecz na dzisiaj to pomarańczowa sukienka koszulowa z Celbes. Tutaj tak jest dosyć mocno rozpięta. Wolałabym ją chyba o tak, zapnę sobie. Z dekoltem o tak. Koszulowa sukienka w kolorze. Dokładnie jest to kolor mojego bloga, więc tym bardziej bardzo się cieszę. Sukienka jest długa, sięga mi tak za kolano spokojnie, przy czym rozpierdaczki mamy po dwóch bokach, które sięgają tak połowy uda, więc trzeba to wziąć pod uwagę. Jest długi rękaw, rękaw jest podpinany, tutaj możemy sobie ją podwinąć. Tutaj również mankiet jest dosyć cienki, dosyć smutny, ale spokojnie ubrałam ją nawet bez odpinania guzika, więc spoko jest miejsce. Zapinana jest na guziczki przez środek do samego dołu. Tutaj ma dwie kieszonki na biuście. Jest zrobiona z takiego materiału a la Cora. Tak mi się wydaje, tutaj mamy chyba 100% bawełny, zerknę. 70% bawełny i 30% wiskozy, więc skład jest naprawdę fajny. Ona jest taka cienka i zwiewna, więc ja bym powiedziała, że ona sprawdzi się i na jesień,
i na każdą jedną porę roku i tak sobie rozkminiłam, że ona jest zapinana na guziki, więc równie dobrze zamiast sukienki, zamiast takiej sukienki tuby koszulowej, zwykłej, prostej, można ją sobie rozpiąć i ją może robić za taki płaszczek, za taką narzutkę, więc tym bardziej super. Lubię takie ubrania, lubię kiedy ubrania pełnią kilka funkcji, kiedy można je tak wymieniać, kiedy są bardzo, bardzo uniwersalne, więc ona jest takim worem. I dlaczego ją wybrałam? Wybrałam ją dlatego, że modelka, którą ją miała ubraną na sobie w sklepie, miała takie karmelowe kozaki, które ja też posiadam u siebie w szafie i stwierdziłam, że będzie ona super wyglądała dzięki tym właśnie rozpierdakom, dzięki tutaj tym fruwającym materiał od dołu będzie fajnie też wyglądał przy tych kozakach, które ja mam i odtworzę tą stylizację, zrobię dokładnie tą samą stylizację, którą miała właśnie modelka, właśnie tą sukienkę miała ubraną do karmelowych kozaków. I co ostatnio rozkminiłam? Rozkminiłam ostatnio to, że do takich zwiewnych sukienek można pod spód coś ubierać. I zainspirowałam się też ostatnio tą stylizacją z golfem, a na golf była ubrana koszula, więc stwierdziłam, że tak naprawdę ten golf to można ubrać pod wszystko. Pod sukienkę, pod koszulę, czy jakieś właśnie moje ulubione słowo tego sezonu, long sleeve, koszulkę z długim rękawem pod spód, żeby troszeczkę się docieplić, żeby troszeczkę nie zmarznąć, żeby za dużo nie zmarznąć, więc cały czas można, przez cały rok można chodzić w tych zwiewnych sukienkach. I tak pomyślałam, że kurczę, no odkryłaś Amerykę, ale tak, rzeczywiście jest, więc tutaj tak samo. Myślę, że jakiś golfik, myślę, że jakaś fajna bluzeczka. Fajnie też byłoby rozpiąć tą sukienkę tak do połowy, żeby tutaj się rozchełstała, paseczek w pasie albo talii, troszeczkę ją zbluzować, żeby ona była taka luźna, taka codzienna, więc oj, będę korzystała, będę sprawdzała, będę testowała, będę mierzyła, więc taka sukienka na ostatni rzut dzisiejszy, taki pomarańcz złamany z różem, właśnie to jest kolor mój blogowy, który mam w logo, którym się tutaj posługuję, więc bardzo mi się podoba, dodaje energii. Jest taka nieoczywista, jest gładka, nic się na niej nie dzieje, ale jednocześnie jest tu jakaś krateczka, jednocześnie tutaj są jakieś zatarcia, więc bardzo mi się podoba. Dajcie mi znać, co Wam się podoba, które z tych trzech stylizacji Wam się najbardziej spodobało, co Wam wpadło w oko, czy czymś się zainspirowałyście. Dajcie mi znać, czy kupowałyście coś u nich na wyprzedażach. Wiem, że tak, wiem, że kilka z Was tak pytałyście się mnie o rozmiary, jak dobrać, jak wybrać, więc jeszcze raz o tym wspominam. Ja jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy, wybieram takie basicowe rzeczy, wybieram ubrania, w których będę chodziła po prostu. Nie jakieś takie bardzo modowe, nie jakieś takie bardzo zawadiackie i awangardowe, chociaż takie też gdzieś tam w mojej szafie są, ale jak wiemy, no najczęściej się chodzi jednak w takich zwykłych ubraniach, wygodnych, takich codziennych, więc wybieram takie zestawy, które będą wyglądały fajnie na co dzień, ale będą miały jakiegoś właśnie fajnego twista, czy ten sweterek, po prostu już taki bardzo fajny, zimowy, taki klasyk nad klasykami, czy właśnie ta tunika, która ma piękny wzór, która też będzie zwracać uwagę, która też jest wygodna, no i ta sukienka, więc można powiedzieć, że dzisiejszym słowem przewodnim tego zamówienia była wygoda i taka codzienność, taka ciekawa codzienność, więc dajcie mi znać, co Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, przypominam o kodzie rabatowym MW22 minus 15% na zakupy w sklepie Celbes. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na vloga. Na vlogu już powinny śmigać vlogmasy, więc tam Was serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!